Jeśli chodzi o pana Pawłowskiego, to nie będzie już konferansjerem, tak? Nie wiem, nie jestem w stanie dać oficjalnie stanowiska. No. To już tam Arek negocjuje i rozmawia z zarządem na zasadzie z Krzychem i no z Krzysztofem głównie, nie? Rozumiem. Widziałem na czacie na żywo, dużo ludzi dopytywało się, czemu nie ma pana Pawłowskiego. Także może... Tutaj mieliśmy kilka większych jakichś tam zgrzytów. Mieliśmy problem z jakimś porozumieniem. Musieliśmy dokonać pewnych zmian. Czego nie było mnie na konferencji, czy jestem fejmy i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź brzmi... na tę chwilę chciałbym wam powiedzieć coś więcej niż pomidor, ale na tę chwilę więcej wam powiedzieć nie mogę, bo nie posiadam takiej wiedzy. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to mogę wam na nie odpowiedzieć, ale sytuacja jest taka, że wiem, że nic nie wiem. No i co mogę powiedzieć? No też oczywiście jest mi przykro, że mnie tam nie było. Ale jest tylko zawodnikiem i no nie ma wpływu na takie decyzje. Więc żadnych pretensji do Dorcalcio mieć nie można i nie powinniście.